Dzień dobry. Zazwyczaj książka tygodnia w Big Book Cafe to jest jakaś premiera, jakaś książka naprawdę ważna w danym momencie, czyli gorąca i bieżąca. Dzisiaj książka, no myślę, zupełnie ponadczasowa i zupełnie wyjątkowa. Album Brok Eugeniusza Lokajskiego, uczestnika Powstania Warszawskiego, fotografa, być może najważniejszego fotografa tego wielkiego zrywu. Książka wydana przez Muzeum Powstania Warszawskiego, którą mamy przyjemność Państwu prezentować, a także ją Państwu oferować, bo nie jest dostępna w zbyt wielu miejscach. Brok zrobił ponad 840 zdjęć z Powstania Warszawskiego, przynajmniej tyle się do dzisiaj zachowało. Wybór z nich znajduje się w tej książce wznowionej przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Ona była jakiś czas temu wydana, ale teraz wydana jest jeszcze piękniej. Znajdę tutaj Państwo nie tylko kadry z Powstania Warszawskiego, nie tylko kadry z walk, ale też kadry z codzienności. Mówi się o tym albumie i o zdjęciach Lokajskiego, że to one zbudowały wizerunek Powstania Warszawskiego jako elementu życia. Nie tylko jako właśnie walk zbrojnych, ale opowieści o ludziach, którzy te 63 dni przetrwali, którzy potrafili się na przykład w tym czasie śmiać, pić ciężko zdobytą kawę. Ale oczywiście jest w tym albumie bardzo wiele grozy, bardzo wiele powagi, nie tylko momentów takiej czułości, ale także oczywiście historii zupełnie dramatycznych. Wielką wartością dodaną tego albumu, wartością dodaną do tych niesamowitych fotografii są opisy. Udało się zidentyfikować bardzo wielu bohaterów tych zdjęć, bardzo wiele miejsc na nich uwiecznionych. Te ulice mają nazwy, te budynki mają numery. To także ogrom wiedzy i takie osiągnięcie też badaczy, dokumentalistów Powstania Warszawskiego, którym udało się całą tę prawdę ustalić i zebrać w pięknie wydanym albumie, po które zapraszamy do Big Book Cafe, tutaj osobiście albo na nasze wirtualne półki. Mam nadzieję, że on będzie dla Was źródłem dużych przeżyć i wzruszeń na te 63 dni w roku, ale też na wiele, wiele lat.